Piotr Fortuna, dzień dobry. Zapraszam na kolejnego gościa dnia. A dzisiaj z nami pani trener Bożena Karkuc, trenerka KGHM MKS Zagłębia Lubin. Dzień dobry pani Bożeno. Witam serdecznie. Ponieważ Dzień Kobiet, to na start chciałbym w imieniu swoim redakcji złożyć jeszcze raz najserdeczniejsze życzenia z okazji tego pięknego dla wszystkich kobiet dnia. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za kwiaty i za słodkości. Dzień, który tak, no bardziej uroczyście obchodzimy i doceniamy to, co na co dzień kobiety robią, więc w imieniu kobiet dziękuję. Tak jest, więc to mamy za sobą, więc możemy przejść trochę do tego wydania sportowego. Można powiedzieć, sezon zasadniczy za nami, na pewno ten na krajowym podwórku udany. Myślę, że też są pozytywy, jeżeli chodzi o sezon w Lidze Mistrzów, ale do tego też przejdziemy. Na początek może ten ostatni mecz z KPRM Kobierzyce. Wydawało się, że po tym, może inaczej, myślę, że piłkarki Kobierzyc po tym, jak udało się Lubliniankom zremisować z wami, że rzeczywiście da się w końcu skruszyć to MKS Zagłębie, no ale totalna deklasacja, widać, że lekcja wyciągnięta z tego remisu. Nie powiedziałabym, że wyciągnięta lekcja z remisu. Wrócę do tego, że jesteśmy w połowie sezonu. Skończyliśmy rundę zasadniczą na pierwszym miejscu z przewagą 9 punktów nad Lublinem, 8 nad KPR-em. I tak naprawdę w regulaminowym czasie, poza jednym remisem, wszystkie zwycięstwa, więc naprawdę bardzo udana runda. Zmierzyliśmy się na dzisiaj z drugą siłą, bo KPR Kobierzyce zajmuje drugie miejsce. I to był bardzo ważny mecz, bo ewentualna porażka zbliżyłaby KPR na różnicę 2 punktów, a 2 punkty na 30, które są w tej chwili jeszcze do ugrania, no to niewielka różnica. Bardzo się cieszę, że wygraliśmy, a co do stylu, no tak, wydaje mi się, że akurat wynik pokazuje, że to była deklasacja. No każdy mecz jest inny, tak? Lublin jest innym przeciwnikiem, Kobierzyce są innym przeciwnikiem i tak naprawdę gramy za tydzień w playoffach znów z Kobierzycami. Chciałabym, żeby ten mecz się tak samo potoczył, ale zdaję sobie sprawę, że no bardzo podrażnione dziewczyny z Kobierzyc przyjadą tutaj jeszcze raz po swoją szansę. Na dzisiaj cieszę się z tego, co jest. W fajnym stylu, dobry dorobek punktowy i miejmy nadzieję, że tą formę utrzymamy w playoffach. No i chyba mi się wydaje, to jeśli się nie mylę, 46 meczów z rzędu zwycięstwo, no na pewno rekord wyśrubowany tak, że ciężko będzie innej drużynie niż Zagłębiu znowu pobić ten rekord, ale z drugiej strony no jest znowu cel, tak, żeby kolejne rekordy bić, chociaż wiadomo, że też najważniejsze są zwycięstwa i droga po te tytuły. Ten sezon zasadniczy chyba udany o tyle, że widać, że w dziewczynach nie zgasło chęć do wygrywania, bo często jest tak, że w mistrzowskich zespołach, jak się zdobywa tytuł za tytułem, to gdzieś tam wygasa ta chęć do rywalizacji, ale tutaj tego nie zauważamy. Każdy rok jest inny, zawsze to dziewczynom tłumaczę i one każdego roku są inne. To jest tak naprawdę nieustanna praca, tak, nad tym, żeby ktoś w rutynę nie popadł. Przychodzą takie momenty, kiedy musimy sobie mocniej porozmawiać i sobie przypomnieć, po co tu jesteśmy, ale wciąż uczę dziewczyny, czy przypominam im o tym, że wygrywać należy, bo to jest piękne i dlatego momentu, kiedy się podnosi ręce do góry po końcowym gwizdku, no właśnie warto. Natomiast zdaję sobie sprawę, że to nie jest takie łatwe, tak, ciągle być w takiej stuprocentowej mobilizacji i na 100% z każdym przeciwnikiem przez 100% meczu być skoncentrowanym. Niemniej jednak no, mecz z Kobierzycami pokazał naprawdę, zresztą nie pierwszy raz, że mimo wysokiego wyniku dziewczyny do końca walczą o każdą piłkę, wracają do obrony, nie ma straconych sytuacji. No i myślę, że to od lat jest taki styl Lubina, o to zawsze walczymy na każdym treningu, no i cieszę się, że to w meczach widać.
to na pewno Lubin może być dumny z takiego zespołu, z takiej żeńskiej drużyny KGHM MKS Zagłębia Lubin. No i właśnie ten start playoffów znowu z Kobierzycami, które też zresztą w swoim składzie mają wiele byłych zawodniczek Zagłębia Lubin, które tutaj jeszcze do niedawna grały. Więc to też jest trochę taki atut, że pani zna doskonale te zawodniczki niektóre i wie, jak je rozpracować. No, przez klub KGHM Zagłębie Lubin przeszło wiele zawodniczek, które zaprosiliśmy tutaj do tego, żeby pomagały nam w zdobywaniu przez te ponad 20 lat medali i Pucharów Polski. To, co tu przeżyły i to, co zdobyły, myślę, że miło wspominają i za to im dziękuję, bo oddały tutaj kawał swojego zdrowia i te dobre, młode lata życia. Natomiast no, taki jest sport, dzisiaj tu, jutro tam. Ja je dobrze znam, ale i one dobrze wiedzą, czego ja wymagam od zespołu, także to taka trochę czasem walka psychologiczna jest. Ja zawsze mówię, że jeżeli ktoś został zauważony i przychodzi do Zagłębia, to później nawet jak idzie do innego klubu, to myślę, że na dużo lepszych warunkach i do dużo lepszych klubów, niż by miał trafić gdzieś z niższej ligi. Dlatego zawsze pójście gdzieś do dobrego klubu, wypromowanie się gdzieś zawodnikom toruje drogę w karierze sportowej. Taka trochę może mniej przyjemna ze względu na porażki teraz część, czyli Liga Mistrzyń. No niestety nie udało się ani razu zapunktować w tej edycji, ale na pewno dużo lekcji wyciągniętych. Szczególnie widać to po rundzie rewanżowej, gdzie te wyniki już były bliżej na styku. Gra rzeczywiście bardziej wyrównana. Widać, że troszkę trzeba się nauczyć tej Europy. Też widać, gdzie troszkę jest polska piłka ręczna względem Europy, ale z meczu na mecz jednak tą Europę doganialiśmy. To jest taki temat, do którego pewnie trzeba w różnych aspektach podejść. Oczywiście rozumiem gdzieś rozgoryczenie niektórych kibiców, ale nie rozumiem ich oczekiwań, no bo granie z drużynami, które nie wiem, są trzykrotnym zdobywcą Champions League albo grają po 25 lat w tej Champions League, no to wymaganie, że my nagle mamy z nimi wygrać i nie wiem, do Final Four się dostać, no trochę graniczy z jakimś takim marzeniem trudnym do osiągnięcia. My przystępując do Ligi Mistrzów zdawaliśmy sobie sprawę, że łatwo nie będzie, ale chcieliśmy zagrać z tymi dobrymi, chcieliśmy z wielu względów i naprawdę tu dziękuję mojemu prezesowi Witoldowi Kuleszy, wszyscy, którzy w klubie pracowali nad przygotowaniem tych meczów, nad całą logistyką przygotowania tych wyjazdów. To są naprawdę ogromne pieniądze, dużo czasu spędzonego w podróżach, co 3 dni granie. Lublin wystartował i już po 3 meczach był w Lidze Europy zmęczony, a my rozegraliśmy tych meczów 14 więcej od wszystkich drużyn, więc no, obciążenie niesamowite, ale ja od początku podchodziłam do tego, że mierzenie się z lepszymi pozwala na rozwój indywidualny moich zawodniczek, ale też i jako zespołu, nabrania pewności siebie, zmierzenia się z tymi najlepszymi. Bo nie ukrywajmy, każda z tych drużyn, z którą się zmierzyliśmy, jeżeli by zagrała z jakąś reprezentacją jakiegoś kraju, naprawdę nie jeden raz rozstrzygnięcia były na korzyść klubowy, bo to były najlepsze zawodniczki z całego świata. Pod względem takim, że do Lubina takie osobowości przyjechały, że z bliska mogliśmy zobaczyć tak naprawdę te najlepsze na świecie, no piękna promocja piłki ręcznej, ale jeżeli chodzi o konfrontację moich zawodniczek, to wartość jest tym bardziej dodatnia, bo one się zmierzyły i zobaczyły w tych małych zwycięstwach, tak? Ja mówię tutaj o gdzieś o obronach 1-1, gdzieś o pokonaniu najlepszej bramkarki na świecie, gdzieś o wygraniu pojedynków 1-1, dobrych poczynaniach w obronie, bo przecież te mecze nie kończyły się do zera. Myśmy zdobywali bramki, natomiast no, wystarczyło jednak na tym poziomie 5-7 minut nieuwagi i, no, i wynik uciekał kosmicznie, trudny do odrobienia. Dla mnie i jako trenera, i dla moich zawodniczek duże doświadczenie, które myślę, że jednak owocuje na krajowym rynku.
Mamy w tej chwili najwięcej reprezentantek kraju i to nie tylko reprezentantki Polski, bo mamy reprezentantkę Brazylii, Słowacji i Serbii. I dla nich to też jest przełożenie na grę w reprezentacji. Ja oczywiście patrzę na reprezentację Polski, tak? No, przepiękna sprawa, że te dziewczyny wychodzą jak po swoje, co było widać, no choćby tutaj w zorganizowanym meczu Polska-Dania. I tu znów muszę podziękować mojemu klubowi, prezesowi, bo to była przepiękna impreza. Niejedna była zawodniczka, była piłkarka. Mówi, szkoda, że nie dożyłam takich czasów w Polsce i nie przeżyłam takiej atmosfery na trybunach. No bo było naprawdę przepięknie, patriotycznie i biało-czerwono i do końca ludzie kibicowali. A z kolei dziewczyny wyszły kompletnie bez kompleksu przeciwko Danii, mimo że to, no, że tak powiem, etatowy medalista mistrzostw świata i Europy, uczestnik Igrzysk Olimpijskich, wyszły i grały naprawdę bardzo dobry mecz. Dokładnie. To właśnie ta lekcja, o której rozmawialiśmy, wyciągnięta. Myślę, że też jak uda się dostać znowu do Ligi Mistrzyń w następnym sezonie, to też trener, pani jako trener i klub będą wiedzieli, na co się nastawiać, tak? Gdzie wzmocnić, jakie pozycje i przede wszystkim dziewczyny już będą wiedziały, jak nastawić się na te spotkania, ale też właśnie to, o czym rozmawialiśmy. Rozwój zawodniczek na pewno jest duży i zauważalny. Taki no pierwszy, który się na pewno rzuca w oczy. Zresztą też właśnie z Darią Przywarą miałem okazję rozmawiać przed tym meczem Polska-Dania. Dziewczyna, która przychodzi z pierwszej ligi. Na początku komentarze niektórych kibiców, że to trzeba wzmocnień, a przychodzi młoda dziewczyna z pierwszej ligi, to nie czas na to. A tu Daria Przywara, dziewczyna, która w Arce Gdynia grała w pierwszej lidze, staje przebojem, wdziela się do pierwszej drużyny, zostaje jednym z wyróżniających się trybów w tej, nazwijmy to, polskiej maszynie i gra w Lidze Mistrzów, dostaje powołanie do reprezentacji Polski i jeszcze w tym samym sezonie debiutuje w tej reprezentacji Polski przed własną publicznością. No, można powiedzieć, piękny rok dla niej. No, powiem tak, to prawda, dużo słyszałam różnych komentarzy i właściwie tylko prezes i ja, ustalając, że chcemy, żeby przyszła do nas, jak przyjechała tutaj na próbne treningi, chyba Daria i my we dwoje wierzyliśmy, że z tego coś będzie. Natomiast tak, te nieprzychylne głosy znawców i tych, którzy myślą, że wszystko wiedzą, sporo tego było. Ja zawsze podchodzę do tego bardzo spokojnie, bo tak jak w zdobywaniu medali, tak jak w dochodzeniu do coraz wyższego poziomu sportowego, sport to jest cierpliwość, natomiast Daria tak, z dużą szybkością przeszła te całe etapy. Cieszę się, że tak to wygląda. Mam nadzieję, że nadal się będzie rozwijać i będzie jedną z podstawowych zawodniczek w najbliższej przyszłości, także w reprezentacji Polski. Ma jak najbardziej charakter do tego, jest przekonana o swojej wartości, co może robić bez kalkulacji, bez strachu. Bardzo się cieszę, że to tak wyszło, ale jeszcze bym nawiązała do tych pojedynków naszych z zespołami w Lidze Mistrzów. Problem chyba był taki, że każdy z tych zespołów miał na jednym równym poziomie całą siódemkę i zmienniczki na ławce. My natomiast no, mamy taki problem, że mamy kilka perełek, ale to nie jest czternastka o jednym poziomie. No i w związku z tym gdzieś te braki tam na boisku z tymi trudnymi przeciwnikami było widać. No to z pewnością oprócz Darii Przywary no, na pewno ten trzon naszego zespołu, czyli Daria Michalak, Karolina Kochaniak, Sala Basia Zima, Ada Górna, to też dziewczyny, które, tak jak mówiliśmy, może wynikowo nie widać tego, że Zagłębie dało się we znaki w Europie, ale właśnie bramki Darii Michalak często były w highlightach jako numer jeden. Ada Górna, Basia Zima czy właśnie wspomniane wcześniej zawodniczki też lądowały w siódemce kolejki Ligi Mistrzyń, więc w Europie widać, że docenili pracę pani i zawodniczek. Szczególnie w rundzie rewanżowej bardzo często mimo braku punktów na konferencji prasowej trenerzy podkreślali, że
no, chcieli podziękować, bo musieli się dzisiaj nieźle natrudzić, żeby te mecze wygrać. I to nie było tak, że to był mecz tylko do jednej bramki. Natomiast tak, nasze zawodniczki tutaj, zarówno z pola, jak i obie bramkarki, bo i Basia Zima, i Monika Malczkiewicz, no właściwie w każdej kolejce gdzieś tam się łapały do tego rankingu najlepszych interwencji czy najlepszych bramek, co świadczy jednak o tym, że to nie jest tak, że my się zderzyliśmy ze ścianą, że Europa nam ucieka. To nie jest tak. Mamy kilka zawodniczek na tym poziomie, natomiast to, co powiedziałam, no fajnie by było, jakby to było 7 i jeszcze te 7 na ławce o jednym poziomie. Mówię tu o Lidze Mistrzów, bo na rynku krajowym to wystarcza. Natomiast no jednak w tej elitarnej lidze trzeba coś więcej, ale to coś więcej to nie ukrywajmy. To się wiąże z finansami. Oczywiście. Start ewentualnie w przyszłej Lidze Mistrzów. W tamtym roku startowaliśmy z dzikiej karty. Nie wiem, czy takie szczęście nam się zdarzy jeszcze raz, ale trzeba sobie powiedzieć, że klub, decydując się na start takiej lidze, no, zderza się z ogromnym wyzwaniem finansowym. No tak, i na pewno też, jeżeli uda się znowu dostać do Ligi Mistrzów, to pewnie klub będzie chciał też zrobić jakiś krok do przodu. Ja też mam nadzieję i tego pani szczególnie życzę, żeby udało się utrzymać te najlepsze zawodniczki, bo po takiej reklamie w Europie też mogą być różne oferty i może być to ciężkie. Niestety tak, startując w Lidze Mistrzów zdaję sobie sprawę, że to jest też, przepraszam, że tak powiem, okno wystawowe, ale targowisko dla menedżerów sportu i oczywiście, że przychodzi do takich klubów kuszenie, no i część z tego korzysta, część może skorzysta. Na dzisiaj już wiemy, że Daria Michalak odchodzi, tak, do Ligi Rumuńskiej, właściwie już na mistrzostwach świata podpisała kontrakt i wiemy, że odchodzi. Duża strata oczywiście, bo Daria jest jedną właśnie z tych, która tu przyszła. Młoda, obiecująca i z perspektywą na długie lata grania nie tylko i wyróżniania się w klubie, ale też i w reprezentacji Polski, co widzę, że następuje. Daria na dzisiaj jest liderem w Królach Strzelców w polskiej lidze. Bardzo dobrze grała w Lidze Mistrzów i była zauważalna mimo tych trudnych spotkań. To samo dotyczy naszej ligi. No i dostała w tej chwili gdzieś tam więcej czasu i zaufania od trenera kadry narodowej i myślę, że zagrzeje na duże miejsce w pierwszym zestawie reprezentacji Polski. Oczywiście, że mi żal, ale ja wiem, że no taki jest sport dzisiaj tu, jutro tam i trzeba myśleć już tak naprawdę o tym, co w przyszłym sezonie, kto tu będzie i podjąć nowy temat i gdzieś mieć nadzieję, że kolejna, która tu przyjdzie, też dojdzie do tego poziomu, co Daria. No tak, szczególnie, że też już od nowego sezonu jedna z reprezentantek Argentyny zasili KGHM MKS Zagłębie Lubin, więc widać, że też nie próżnujecie na tym rynku transferowym. Na pewno Darii szkoda, ale też na pewno jest jakaś taka przy tym żalu radość, że udało się tak rozwinąć tą zawodniczkę, że rzeczywiście światowy top ją zauważa. Mówiliśmy już, było lekko wspomniany ten mecz na hali Regionalnego Centrum Sportowego Polska-Dania. No na pewno wielkie święto, pełne trybuny. Szczególnie dało się właśnie odczuć to, jak zawodniczki chwaliły tą atmosferę lubińskiej publiczności. I wydaje mi się, że też to widać w wyniku, ponieważ jeśli się nie mylę, 4 bramkami, tak, przegrały w Lublinie. Odrobinę szczęścia mogło się skończyć jedną, tak. Tak, a zaś już w Danii, gdzie tego wsparcia było trochę mniej, to reprezentacja Danii no jednak 8 bramkami już wygrała i było widać, że zaś reprezentacja Danii była też niesiona przez swoich kibiców. No tak to wygląda, szczególnie na poziomie reprezentacji. Publiczność ma ogromny wpływ. No sama kiedyś grałam w reprezentację, ale chociaż skłamałabym, bo dawno, dawno temu, dawne czasy graliśmy Mistrzostwa Świata w Spodku Katowickim i na tamte czasy pełen Spodek bez wolnego miejsca w piłce ręcznej jeszcze kobiet, no to naprawdę było duże, duże przeżycie. To jest po prostu piękna chwila, jak człowiek na tym parkiecie jest i trybuny śpiewają hymn, no po prostu
Tak, łezka się wokół idzie się kręci. I wiem, co te dziewczyny przeżywają, dlatego się cieszę, że mogły to przeżyć, a szczególnie, że właśnie mamy w tej chwili większość reprezentantek, które na co dzień są w KGHM-ie Zagłębie Lubin, w związku z tym no granie u siebie, jeszcze przy takiej publiczności, no właśnie, choćby mogły przybyć rodziny tych dziewczyn. Dla tych rodzin to ogromne przeżycie. No to jest taka fajna chwila w sporcie. No oby ich było coraz więcej. Naprawdę ten mecz, przy organizacji którego no przede wszystkim uczestniczył nasz klub KGHM Zagłębie Lubin, tak? Czyli mówię tu o prezesie, o całej grupie w klubie, która musiała przygotować te zawody. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o promocję piłki ręcznej, super. I mogłabym powiedzieć, że jak dobrze, że kiedyś przed laty jednak postanowiono wybudować halę RCS-u, bo otworzyła nam okno na świat, na mecze międzypaństwowe w różnych dyscyplinach, na różne wystawy, na różne koncerty. Hala, która powstała, po prostu jest oknem dla świat, dla miasta Lubin. No tak, już 5 meczów reprezentacji Polski w Lubinie i hala, można było powiedzieć, szczęśliwa była do tego meczu z Danią, ale myślę, że z taką drużyną jak reprezentacja Danii to nie jest wstyd przegrać, szczególnie 4 bramkami, można z podniesioną głową, tak jak pani mówiła, no sporo grono zawodniczek z Lubina, 6 takich osób, więc można powiedzieć jeszcze jedna i całą 7 tak Zagłębia jest, tak można jest. Wystawić. Może niedługo tak będzie. Może niedługo tak będzie, no i też wspomniany debiut Darii Przywary też na pewno jest jakimś powodem do dumy. Nie wychodzimy z hali Regionalnego Centrum Sportowego, ponieważ już 4 kwietnia, druga gala lubińskiego sportu. No jest pani jedną też z nominowanych na trenerkę roku. No tutaj myślę, że nie ma co dyskutować o tej nominacji, ponieważ kolejny świetny sezon. Przede wszystkim ta cała inicjatywa lubińskiej gali sportu jest naprawdę fajna, bo przede wszystkim te sporty drużynowe są na świeczniku, ale przede wszystkim to jest fajna szansa dla tych sportów, które są na co dzień niezauważane. Ja cieszę się przede wszystkim, że ta gala sportu jest, bo myślę, że przez lata oczywiście i w tych plebiscytach, w których uczestniczyliśmy jako ja jako trenerka, zawodniczki z mojego zespołu, czy my jako zespół i w Legnicy, i we Wrocławiu, za co dziękuję, że dostrzegają nas tam i nagradzają, ale uważam, że miasto Lubin powinno mieć swoją galę sportu, ponieważ jest tu sport naprawdę na dobrym poziomie i dużo różnych dyscyplin działa tutaj. Wiele osób uprawia ten sport i fajnie, jak to jest zauważone. A plebiscyty, oczywiście to jest, dziękuję za nominację i dla mnie, i dla Moniki. Oczywiście proszę o głosy dla piłki ręcznej, ale myślę, że każdy powinien w tym uczestniczyć, bo to jest taka fajna okoliczność, nie powiem zabawa, ale fajna chwila, w której ten codzienny trud gdzieś tam zostanie uroczyście nagrodzony i wszystkim, którzy zawsze są wyróżnieni, myślę, że to są takie fajne chwile dla tych ludzi. A tak jak pan powiedział, to jest też moment, żeby trochę powiedzieć i pokazać o tych wielu dyscyplinach sportu, które na co dzień no nie mają takiej promocji, nie mają takiego przebicia, bo cóż ja powiem, no jest jedna dyscyplina ponad wszystko, bez względu na wyniki, piłka nożna, sport światowy, w jakim mieście czy państwie by się nie było, oczywiście, to jest jednak sport światowy, no i każda inna dyscyplina musi naprawdę się nieźle napracować, żeby została dostrzeżona. Także tak, ta gala jest na pewno takim momentem, kiedy można wyróżnić takie dyscypliny i osoby, które są z tym związane, ale ja też myślę, że to jest fajna chwila do spotkania się z tymi wszystkimi ludźmi, bo tak na co dzień się znamy i doceniamy swoją pracę, natomiast to jest taka uroczysta chwila, w której możemy sobie towarzysko o tym porozmawiać. No tak, i przede wszystkim każdy z tych dyscyplin może poczuć się wyróżnionym, bo każdy klub w powiecie lubińskim dostał możliwość zgłoszenia swoich zawodników, trenerów, więc każdy może poczuć się światowo na ten jeden wieczór. No i właśnie 88 drużyn, dyscyplin sportowych,
jak na Lubin to naprawdę dużo i chyba nie ma co tutaj mieć pretensji do tego, jakbym nazwał, że Lubin to jest miasto sportu. Oczywiście Lubin sportem stoi od lat. Ja z kolei ze swojej dyscypliny powiem od ponad dwóch dekad, bo 24 lata to już niedługo ćwierć wieku będzie. Muszę powiedzieć, że piłka ręczna jest na pewno, jeżeli chodzi o Lubin, taką dyscypliną, która reprezentuje to miasto na zewnątrz, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Dlatego jak najbardziej wspieranie sportu, a no, w tak małym mieście, jeżeli każdy chce jakiegoś sponsora, no nie jest tak łatwo, tak, tym sponsorom na co to podzielić wszystko. Natomiast wydaje mi się, że to jest od lat dobrze funkcjonująca działalność sport w Lubinie. Dokładnie. Także Państwa też zapraszamy do głosowania na lubinskagalasportu.pl, czy to właśnie na panią trener Bożenę Karkut, czy Monikę Maliczkiewicz, tak, nominowaną z KGHM MKS Zagłębia Lubin, no albo na swoich ulubionych sportowców. Głosowanie jest możliwe do 15 marca, gala 4 kwietnia na hali Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. Na koniec, pani trener, chyba nie ma co ukrywać, życzę Mistrzostwa Polski kolejnego, bo taki jest cel. Tak, oczywiście, no trudno by było nie walczyć o Mistrzostwo Polski, jeżeli się wygrywa. Wspomniał pan wcześniej o tych statystykach, no one same się tworzą, tak, no bo żeby coś zdobyć, no trzeba wygrywać, no, skoro się tak ułożył, że właściwie trzeba wszystko wygrać, żeby zdobyć tego mistrza, no to musimy te statystyki pewnie gdzieś poprawiać. Mam nadzieję, że dopisze nam zdrowie i takie sportowe szczęście, bo tak jak przy tym plebiscycie wspomnieliśmy, tak naprawdę każdy, bez względu na to, co uprawia, codziennie to jest taka mrówcza i ciężka praca zawodników, trenerów, klubów o to, żeby gdzieś wyjść i powalczyć, a jak się wygra, no to już jest to sportowe szczęście. Mam nadzieję, że ono będzie z nami. Tak więc Lubin sportem stoi i tym hasłem myślę, że możemy zakończyć dzisiejszy program. Moim Państwa gościem była pani trener KGHM MKS Zagłębia Lubin, Bożena Karkut. Dziękuję pani trener. Dziękuję. I do zobaczenia.